Ostróda po raz kolejny w tym roku była gospodarzem zmagań kajakarzy. 6 i 7 października na akwenie Jeziora Drwęckiego odbyły się 26. otwarte Mistrzostwa Polski w maratonie kajakowym. Dyscyplina ta polega na przepłynięciu danego dystansu kajakiem i pokonaniu tzw. przenosek, czyli biegu po plaży. W tegorocznych mistrzostwach wystartowało ponad 300 zawodników. Pływają zawodnicy od seniorów, seniorek do młodzików. Seniorzy pływają na dystansie 30 km, 100 metrów, młodzicy pływają na dystansie 8 km, 600 metrów i mają jedną przenoskę, te małe dzieci, ale no, tak to jest skonstruowane. Również odbywają się biegi na dystansie 25 km, 17 km, 600 również, juniorzy młodzi. Pływają w kajakach jedynkach, w kajakach dwójkach, w kanadyjkach dwójkach i również w jedynkach. W Mistrzostwach Polski w maratonie kajakowym mogą uczestniczyć osady polskie i zagraniczne oraz zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni. Do tegorocznych zawodów każdy klub mógł zgłosić dowolną ilość osad. O 71 medali rywalizowało 57 klubów z całego kraju. Niestety pogoda nie oszczędzała sportowców. W sobotę zawodnicy mieli oprócz wiatru dodatkowe utrudnienie w postaci padającego deszczu. Wczoraj były bardzo trudne warunki. Więc decyzja sędziego głównego była taka, że młodzicy i juniorzy młodsi pływają w kapokach, seniorzy i juniorzy starsi nie. Były ciężkie warunki, ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tak jak wczoraj mówiłem, mieliśmy wodę z dołu, wodę z góry. Trudno, no taki jest nasz sport i dzięki ludziom, którzy pilnują na wodzie, ratownikom i motorówki, które pilnują tych zawodników, obyło się bez jakichkolwiek perypetii. W 26. Mistrzostwach Polski w maratonie kajakowym nie mogło zabraknąć reprezentantów klubu sportowego Sokół. Ostrudę w tych mistrzostwach reprezentowało 9 kajakarzy. Podopieczni Andrzeja Kozicza i w tych zawodach nie zawiedli. W wyścigu juniorów młodszych na dystansie ponad 17 km wygrał Dominik Popławski. Złoty medal wywalczył, mając u boku 29 rywali. Podczas mojego wyścigu padał deszcz, ale jak się płynie, to w ogóle się o tym nie myśli. I nie wiem, tak jakoś wyszło, że no nie myśleliśmy o tym, tylko walczyliśmy do końca. Ostrudzianin złoty medal wywalczył z czasem 1:17:56. To 26 sekund lepszy czas od drugiego zawodnika na mecie. Dla Dominika Popławskiego był to już drugi tytuł mistrza Polski. Kajakarstwo trenuje od 5 lat, dlatego start w tak niesprzyjającej pogodzie nie był czymś nowym. Ogólnie jesteśmy przyzwyczajeni do takich warunków, no pływamy już praktycznie w marcu, w lutym i w grudniu, no to już takie warunki są dla nas no, codziennością. W klasyfikacji medalowej zwyciężyli zawodnicy AZS AWF Poznań, zdobywając 4 złote i 1 srebrny medal. Drugie miejsce zajęli sportowcy z Orła Wałcz. Trzecie miejsce drużynowo wywalczyli kajakarze z Warty Poznań. Najwyżej z województwa warmińsko-mazurskiego sklasyfikowani zostali sportowcy z bazy Mrągowo, którzy w końcowym zestawieniu zajęli wysokie 4. miejsce. Well,